Witam, witam, z tej strony MWK. W dzisiejszym filmiku przedstawię wam super mega mechanizm, po którym naprawdę zwątpicie w Minecraft. I jeżeli o tym nie wiedzieliście, to naprawdę musicie zostawić łapkę w górę, bo ten mechanizm naprawdę rozwali wam mózg. Kurczę, uważnie patrzcie, jak ja buduję ten mechanizm. Jeżeli jakieś osoby wiedziały o takim mechanizmie, możecie śmiało napisać, bo kurczę, w sumie ciekawi mnie to, co wam przedstawiam, bo kurde, czasami mi się uda coś ciekawego znaleźć na jakichś forach minecraftowych i jeżeli ktoś o tym wiedział, to naprawdę możecie napisać. Słuchajcie, ten cały mechanizm polega na tym, że jeden stack strzał zostanie wystrzelony w niecałe 10 sekund na lajcie, naprawdę. Zaraz wam to wszystko przedstawię, teraz załadować trzeba tylko, znaczy to jest cały mechanizm generalnie, bardzo mało bloków do tego potrzebujecie. Najtrudniejszym blokiem chyba do zdobycia jest slime ball. A tak to naprawdę slime block i reszta jest naprawdę łatwa do zdobycia i nawet na survivalu jesteście w stanie coś takiego sobie zrobić. Do całego tego kurcze mechanizmu potrzebujemy naprawdę bardzo dużo strzał, bo widzieliście ile tych dispenserów jest, nie? Musimy sobie zostawić tylko dźwignię, okej. Ja sobie właduję po dwa kurcze staki, powinno mi chyba starczyć, nie starczy. Dobra, po dwa staki sobie załadujemy kurcze strzał, żeby wam pokazać naprawdę jak to zarąbiście wygląda. Mi osobiście się naprawdę ten mechanizm spodobał i jeżeli kurczę chcielibyście więcej takich rzeczy, właśnie takich mechanizmów, żebym wam więcej takich rzeczy przedstawiał, to zostawiajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, że chcecie więcej, to ja będę wiedział, że chcecie. Patrzcie, uwaga, jeżeli slime block już podjechał pod naszego redstone bloka, to teraz patrzcie to, co się dzieje. Bang! I patrzcie jak to miata tym jak szatan, po prostu. Super, naprawdę mi się to podoba. Możecie napisać swoją, nie wiem, na przykład zespawnujemy tu świnkę. Patrzcie jak ona zostanie zabita szybko, widzicie to? Kolejna świnka. To jest naprawdę super, super sprawa. Okej, musiałem wpisać, żeby nie padało. Słuchajcie, zabiło niecałe 3 świnie, a już nie ma kurcze w ogóle strzał. Ale na szczęście taki jest plus, że to wszystko możemy sobie później zebrać, więc mój pomysł na wykorzystanie tego mechanizmu jest taki, że po prostu jak znajdziecie spawner ze zombiakami, szkieletami, to taki mechanizm przy tym zbudujecie z płytkami naciskowymi i nie wiem, jakieś tam dropery, które będą kurczę zasilać te strzały same, no nie wiem, już... Co do mechanizmów, naprawdę wierzę w was, że umiecie takie rzeczy, bo już jedna osoba mi podesłała na fejsie super mechanizm, który wam przedstawię, jeżeli mi się go uda zbudować. Więc jeżeli pod tym filmikiem będzie bardzo dużo łapek, bardzo dużo komentarzy, że chcecie więcej właśnie takich filmików, to kolejny filmik przedstawię wam mechanizm właśnie od jednego z was, czyli od mojego widza. Co jest bardzo miłe i jeżeli chcecie, nie wiem, żebym nagrywał wasze oryginalne pomysły, to wysyłajcie mi po prostu pomysły na fanpage'a. Ja byłem MySuperMWK, życzę wam miłego weekendu, mam nadzieję, że ten mechanizm, który stoi za mną, wam się przyda. Trzymajcie się, do zobaczenia, yo!